Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj 64. część serii Czy Bóg zachowa swoich? Tak, Bóg zachowa swoich, ponieważ pozycja to nie jest to samo co stan wierzącego. Stąd wieczne bezpieczeństwo wierzącego nie zależy od jego aktualnego stanu, tylko od jego pozycji, którą ma w Chrystusie Jezusie. Stąd możemy być pewni, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Więc pozycja i stan, czyli Twoje wieczne bezpieczeństwo, część 64 z serii Bóg zachowa swoich. W momencie, gdy człowiek zostaje zbawiony, otrzymuje nowe życie wieczne i nigdy nie może tego nowego życia utracić. Jednak miliony dobrych, uczciwych, szczerych, bogobojnych chrześcijan, w zasadzie całe grupy wyznaniowe, żyją w żałośnie nieszczęśliwym stanie, myśląc, że mogą stracić swoje zbawienie. Wierzą w teorię zgubiony, gdy grzeszysz, zbawiony, gdy ponownie potępisz swój grzech. Wszystko zależy od ich uczuć związanych z byciem zbawionym. Ci chrześcijanie są w tym nieszczęśliwym stanie, ponieważ całkowicie mieszają swoje położenie przed Bogiem i ich stan z Bogiem, stan relacji z Bogiem. Nie wiedzą i nie widzą, że nasze położenie przed Bogiem opiera się tylko na tym, co Bóg uczynił dla nas przez kompletne, ostateczne, skuteczne i nieograniczenie wielkie dzieło Pana naszego Jezusa Chrystusa, kiedy Pan Jezus Chrystus przelał Jego krew i umarł za nas na krzyżu Golgoty. Jednakże mój stan, nasz stan lub kondycja codziennego chodzenia z Bogiem opiera się na naszej pracy dla Boga po zbawieniu i na naszym posłuszeństwie Bogu, a to wiąże się z ludzkimi emocjami, jak czujemy się z naszym zbawieniem. Tak więc, jednego dnia możemy być na szczycie, w chmurach, a następnego dnia wpaść w rozpacz. Tak jest z naszymi uczuciami. Masz wszystkie przywileje i ziemskie prawa swojej rodziny, ponieważ się w tej rodzinie urodziłeś. To, jak dobrze traktujesz swoich rodziców i jak szczęśliwi jesteście jako rodzina, nie ma nic wspólnego z waszym stanowiskiem jako członka rodziny, chociaż ma wiele wspólnego z waszym stanem, waszym szczęściem w rodzinie. Podobnie pozycja zbawionego opiera się na naszych narodzinach w Bożej rodzinie. W Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 12 do 13 wersetu, jest napisane. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Od 12 do 13 wersetu, lecz tym, którzy Go przyjęli, dał moc stać się synami Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy nie ze krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Więc widzimy wyraźnie, że Boże Narodzenie jest tutaj ważne. Ważne jest, czy Bóg narodził Cię na nowo. W Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 12-13 werset jest powiedziane, że tym zaś, którzy Go, czyli Pana Jezusa, czyli Słowo, czyli Go, czyli Pana Jezusa, przyjęli, dał władzę, aby się stali synami Bożymi, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli człowieka, lecz z Boga. Również kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga, tak jest powiedziane w pierwszym liście Jana, czyli pierwszy list Jana, rozdział 5, werset 1. Pierwszy list Jana, 5:1. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził i każdy, kto miłuje tego, który urodził, miłuje i tego, który z Niego jest narodzony. Czyli widzimy wyraźnie, że każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. Chodzi o wiarę w sercu, wiara serca. A
Więc jeśli uwierzysz w sercu swoim, że Jezus jest Chrystusem, narodzony jesteś z Boga w tym momencie i od tego momentu raz na zawsze, to nowe narodzenie, nowy duchowy porządek, nowy początek, start z Bogiem jest tym, co Pan miał na myśli między innymi w Ewangelii Jana, 3:7, kiedy powiedział Nikodemowi, że musi się na nowo narodzić. To jest Ewangelia Jana, 3:7. Nie dziw się, żem ci powiedział, musicie się na nowo narodzić. Kiedy powiedział Pan Jezus Nikodemowi, musicie się na nowo narodzić. My, narodzeni na nowo z Boga, chrześcijanie, wierzący Chrystusowi, że Jezus jest Chrystusem, wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa, bo tak ogłasza nam Słowo Boże, między innymi w Galacjan 3:26. List do Galacjan 3:26. Czytamy następujące słowa. Galacjan 3:26. To są bardzo mocne słowa w tym zakresie. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie przez wiarę. I pierwszy list Jana, 3, od 1 do 2. Patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, abyśmy dziadkami Bożymi nazwani byli. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie pozna. Najmilsi teraz dziadkami Bożymi jesteśmy i jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, podobni mu będziemy, albowiem ujrzymy go tak, jak on jest. Wyraźne Słowo Boże mówi tutaj, że każdy, kto uwierzył Panu Jezusowi, jest Synem Bożym. Coś zupełnie nowego dzieje się z nami, gdy jesteśmy zbawieni. I to mówi nam między innymi drugi list do Koryntian. I to jest w 5. Piąty rozdział drugiego listu do Koryntian. 5 rozdział, 17 werset. A tak, jeśli kto w Chrystusie, ten jest nowym stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Wyraźnie tak jest powiedziane w Słowie Bożym. Jesteśmy także, jak mówi nam drugi list Piotra, 1:4, uczestnikami boskiej natury. Mamy boską naturę. 1:4, 2 listu Piotra. 2 list Piotra, 1:4. Przez które nam darował największe i drogie obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia w pożądliwości, które jest na świecie. Wyraźnie powiedziane jest, że jesteśmy uczestnikami boskiej natury. My wszyscy, którzy uwierzyliśmy Panu Jezusowi Chrystusowi. Mamy życie wieczne i już sama ta nazwa, życie wieczne, została wybrana przez Boga, aby pokazać nam, że nie jest to życie typu od upadku do upadku, ale raz otrzymane jest wieczne. Życie wieczne jest bezpośrednio od Boga, jest darem Bożym. I darem Bożym jest życie wieczne, jak komunikuje 6:23 listu do Rzymian. List do Rzymian, 6:23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czyli bezpośrednim darem Bożym jest życie wieczne. Życie wieczne.
Ten dar nie zależy od tego, jak dobrzy lub jak źli w działaniu jesteśmy, ale jest nam dany przez łaskę, niezasłużoną łaskę. I jest to przecież wyraźnie zakomunikowane w liście do Efezjan, drugi rozdział, list do Efezjan, drugi rozdział, ósmy werset. Drugi rozdział, list do Efezjan, werset ósmy. Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was, Boży, to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie, ku dobrym uczynkom, dla których przeznaczył nas Bóg, byśmy w nich chodzili. To jest wyraźnie powiedziane, że jesteśmy łaską zbawieni przez wiarę i jest to dar Boży, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił, albowiem jesteśmy Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie, do dobrych uczynków. Bycie zbawionym lub zgubionym nie ma nic wspólnego z uczynkami grzesznika, ale jest to kwestia posiadania lub nieposiadania Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela od grzechu. I to mamy wyraźnie zakomunikowane w pierwszym liście Jana, pierwszy list Jana, piąty rozdział, pierwszy list Jana, piąty rozdział, dwunasty werset. Pierwszy list Jana, piąty rozdział, dwunasty werset. Tutaj jest wyraźnie napisane, że kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. To jest ufność, którą mamy do Niego. Więc jest to bardziej niż pewne, że kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Jeśli Jezus jest naprawdę twoim Zbawicielem od grzechów, nie zostaniesz nawet postawiony przed sądem za swój grzech. Jezus powiedział, że i tutaj Ewangelia Jana, 5 rozdział, warto przeczytać. Ewangelia Jana, rozdział 5. Dwudziesty czwarty werset. Zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do życia. Czyli widzimy wyraźnie w Ewangelii Jana, 5 rozdział, 24 werset. Pan Jezus wyraźnie mówi, oświadcza. Kto wierzy mojemu słowu i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie na sądzie, lecz przechodzi ze śmierci do życia. Jak Bóg może jeszcze wyraźniej powiedzieć, że w chwili, gdy przyjmiesz Chrystusa jako Zbawiciela, masz życie wieczne, nie zostaniesz nawet postawiony przed sądem, a tym bardziej potępiony i już przeszedłeś ze śmierci do życia. Czy jest jaśniejszy sposób powiedzenia tego? No nie ma. To dlatego, że Bóg widzi każdego zbawionego i usprawiedliwionego grzesznika w Chrystusie. Pan Jezus zapłacił pełną karę za każdy grzech, który kiedykolwiek popełnisz. I to jest powiedziane na przykład w pierwszym liście Piotra. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 24 werset. Który grzechy nasze sam zaniósł na który grzechy nasze sam niósł na ciele swoim, na drzewie, abyśmy obumarszy grzechom żyli dla sprawiedliwości, a przez sińce, którego wyście uleczeni. Czyli On poniósł nasze grzechy na własnym ciele na drzewie. 1 Piotra 2,24. Także warto przeczytać takie miejsca jak 4 Mojżeszowa, 4 rozdział, 12 werset. To jest 4 Mojżeszowa,
Czwarta Mojżeszowa, czwarty rozdział, werset 12. Wezmą też wszystkie sprzęty używane do służby w świętym przybytku, owiną je tkaniną z fioletowej purpury, okryją narzutą ze skóry borsuków i umieszczą na noszach. Czyli jest to wyraźnie powiedziane. Chyba chodziło bardziej nie, to jest dobry numer, tylko źle zanotowany. Więc niestety możliwe, że chodzi o trzecią Mojżeszową. Trzecia Mojżeszowa 4:12. Tak, czyli całego cielca wyniesie poza obóz na miejsce czyste, na wysypisko popiołu i spali go w ogniu na drwach. Na wysypisku popiołu będzie spalony. Widać wyraźnie, że na drwach. Na drwach. Tak jak Pan Jezus na krzyżu niósł nasze grzechy, na drzewie niósł nasze grzechy, tak tutaj ten cielec był na drwach. Więc chodzi o trzecią Mojżeszową 4:12. Sędziów 9:11. Sędziów 9:11. Księga Sędziów, 9 rozdział, 11 werset. Odpowiedział im figowiec, czy mam zrezygnować z mojej słodyczy i mego wspaniałego owocu, aby pójść i kołysać się ponad drzewami? Czyli tak jak grzech był ponad drzewami, ponad drzewem, gdy wisiał Pan Jezus na krzyżu i na niego zostały włożone grzechy, to jest ta sama forma ponad drzewem, ponad drzewami, liczba mnoga. Estery 7:10. Estery, księga. Siódmy rozdział. Dziesiąty werset. I tutaj jest też pokazane na drzewie, ale tutaj akurat zły człowiek wisiał na drzewie. Powieszono więc Hamana na drzewie, który przygotował dla Mordochaja gniew króla ustał. Czyli widać wyraźnie, na drzewie i także Estery 8:7 ma podobne sformułowanie. Wtedy król Achaszwerosz zwrócił się do królowej Estery i do Żyda Mordochaja. Oto dałem Esterze dom Hamana i jego zaś powieszono na drzewie, bo wystąpił przeciwko Żydom. Księga Estery w Septuagincie właśnie ma epitoksylon, to samo sformułowanie, które jest 1 Piotra 2:24, na drzewie. I to jest świadectwo właśnie przydatne do zrozumienia, jak prawidłowo należy przekładać 1 Piotra 2:24. Także Ozeasza 9:10. Ozeasza, 9 rozdział. Ozeasza, 9 rozdział, 10 werset. Jak winne grona na pustyni znalazłem Izraela, tak jak na pierwszy owoc drzewa figowego patrzyłem na waszych ojców. Lecz oni przyszli do Baal Peor, oddali się hańbie i stali się wstrętni, jak to, co pokochali. Tutaj właśnie na drzewie
ten pierwszy owoc z Izraela był. I kolejne miejsce to jest pierwsza Mojżeszowa, 40:19. Pierwsza Mojżeszowa, 40:19. Jeszcze 3 dni, a Faraon zdecyduje o twoim losie i powiesi cię na drzewie, a ptaki będą pożerały twoje ciało. Czyli tutaj też była zapowiedź, że na drzewie będzie wisiał tenże sługa Faraona i podobnie tutaj jeden ze złoczyńców skończył na drzewie, ale też to sformułowanie na drzewie pokazuje nam właśnie na samą technikę ukrzyżowania. I piąta Mojżeszowa, 21. Piąta Mojżeszowa, 21. I wersety 22-23. Jeżeli ktoś popełni grzech podlegający karze śmierci, zostanie stracony i powiesisz go na drzewie, jednak jego zwłoki nie będą wisiały przez całą noc na drzewie, lecz pogrzebiesz go i tego samego dnia, gdyż wisielec jest przeklęty przez Boga. Nie czyń nieczystą swojej ziemi, którą Pan Twój Bóg daje Tobie w dziedzictwo. Czyli na drzewie wisiał Pan Jezus jako złoczyńca. Został zaliczony każdy mój grzech, każdy Twój grzech na Pana Jezusa. Także Jozue 8:29, Jozuego księga, 8 rozdział. Dwudziesty dziewiąty werset. Natomiast króla Aj powiesił na drzewie i pozostawił tam aż do wieczora. I podobnie Pan Jezus był powieszony na drzewie za grzechy każdego człowieka. Jeremiasz 8:13 będzie miał trochę inny temat. Usunę ich zupełnie, wyrocznia Pana. Nie ma winogron na krzewie winnym i nie ma fig na drzewie figowym, a liście zwiędły. Wydałem ich tym, którzy ich zaleją. Pokazanie, jak bezużyteczni my jako grzesznicy jesteśmy. Tam akurat chodziło o grzeszników z Izraela. Też zawiedli, mimo że otrzymali wielkie i kosztowne obietnice. I sformułowanie na drzewie również się tam pojawia. Bóg przewidział wszystkie nasze grzechy. Wszystkie twoje grzechy zostały przez Boga przewidziane i złożył je na Jezusa w 3 godzinach ciemności. Jeśli więc zgrzeszysz, nawet jeśli o tym nie wiesz, to jest świadectwo Słowa Bożego, że Pan Jezus zapłacił za ten grzech na Kalwarii, czyli Golgocie. No to wtedy Jezus zapłacił za ten grzech na Kalwarii. To już zostało zgładzone. W ten sposób śmierć Chrystusa odpowiada na pytanie o grzech. Bóg jest całkowicie zadowolony ze swojego Syna, więc nigdy nie mógłby żądać zapłaty za grzechy zarówno od swojego Syna, jak i od grzesznika, który zaufał Jezusowi jako jego Zbawicielowi od grzechu. Ta śmierć Pana Jezusa cię usprawiedliwiła, jeśli uwierzyłeś Jezusowi. Uczyniła cię w Bożych oczach wiecznie takim, jakbyś nigdy nie zgrzeszył. Zostałeś uznany za sprawiedliwego. I to są fakty wynikające z Ewangelii. Tak, zostałeś wtedy uznany za sprawiedliwego, jeśli uwierzyłeś Jezusowi. Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. Dlatego nie ma już żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.
I tak mówi między innymi list do Rzymian, 8 rozdział, werset 1. List do Rzymian, rozdział 8, werset 1. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie według ciała chodzą, ale według ducha. Czyli mamy też pokój z Bogiem, o czym mówi Rzymian, 5 rozdział, werset 1. Będąc tedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale jest możliwość, że możesz cieszyć się tym pokojem właśnie przez wspólne spędzanie czasu z Bogiem. W pewnym sensie można by powiedzieć, że natura wewnętrzna twoja nie będzie szczęśliwa, jeśli nie będziesz pracować, aby cieszyć się tym pokojem. Jezus powiedział w Ewangelii Jana, 10 rozdział, werset 28-29. Ja życie wieczne daję im i nie zginą na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, większy jest nad wszystkich i nikt nie może ich wydrzeć z ręki Ojca mego. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Czyli Pan Jezus wyraźnie zaświadczył, że daje swoim owcom, czyli Jezus powiedział tak, że ja daję moim owcom życie wieczne, a one nigdy nie zginą i nikt nie wyrwie ich i żadna nie wyrwie się z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki Ojca mego. Ja i Ojciec mój jedno jesteśmy, tak powiedział Pan Jezus. I tu jest podwójna pewność, podwójne bezpieczeństwo. Ponadto jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym, czyli jest potrójne zabezpieczenie. O tym mówi nam Efezjan, 1 rozdział, 13 werset. List do Efezjan, 1 rozdział, werset 13. Który jest zadatkiem dziedzictwa naszego dla odkupienia nabytej własności ku chwale sławy Jego. I to jest mowa o Duchu Świętym obiecanym. I także Efezjan 4, rozdział 30, werset. Podobne świadectwo. 4, rozdział 30, werset. A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia. Wyraźne słowa Boże. Pieczęć oznacza własność, potwierdzenie własności. Jesteśmy własnością Boga, tak więc mamy potrójne bezpieczeństwo lub pewność Trójcy Świętej. Tak, cała Trójca Święta zabezpiecza to bezpieczeństwo. Apostoł Paweł zadaje pytanie w liście do Rzymian, 8 rozdział, 35 werset. I to jest dobrze znane pytanie, które myślę, że warto sobie przypominać wielokroć. Rzymian, 8 rozdział, 35 werset. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, za ciebie cały dzień zabijani bywamy, poczytani jesteśmy jako owce na rzeź, ale w tym wszystkim przezwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władze, ani moce, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło odłączyć nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czyli cóż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? I potem
Następnie Paweł odpowiada na jego własne pytanie, że jestem przekonany przez te same fakty, które właśnie zostały przedstawione wcześniej, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani księstwa, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani wysokość, ani głębokość, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdołają nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czy to nie obejmuje wszystkiego? Tak więc, jeśli uwierzyłeś Jezusowi, to jesteś wiecznie bezpieczny, ponieważ twoje bezpieczeństwo nie jest oparte na twoim działaniu lub jego braku, czy też na twoich uczuciach lub ich braku, ale tylko na tym, co Bóg mówi na ten temat. Wiele osób, które nauczają teorii utracalnego zbawienia i ponownego zagubienia, wskazują na tak zwanych, w cudzysłowie, chrześcijan, wyznawców z nazwy, którzy wydają się nie poświęcać Bogu zbyt wiele uwagi. W żaden sposób nie zmienia to powyższych stwierdzeń. Jeżeli tacy ludzie są naprawdę zbawieni, to są po prostu bardzo kiepskim przykładem tego, jakimi powinni być chrześcijanie. Pamiętasz może Lota z Księgi Rodzaju, 13 rozdział do 19 rozdziału. Przeczytaj sobie o Locie. Lot z Księgi Rodzaju od 13 rozdziału do 19 rozdziału. Lot związał się z najgorszym rodzajem zła na tym świecie, zamiast z ludem Bożym. W rezultacie większość, jeśli nie cała jego rodzina, została stracona. Założylibyśmy, że on również był niezbawiony, gdyby Nowy Testament w drugim liście Piotra, drugi rozdział od 7 do 8 wersetu, nie mówił o nim jako o sprawiedliwym Locie. I jest on doskonałym przykładem upadającego brata. Zbawionej osoby, która ześliznęła się z powrotem do życia w grzechu lub braku oddzielenia od grzechu. Takim przykładem był też król Dawid, człowiek według Bożego serca, a jednak dopuścił się cudzołóstwa i morderstwa. Wydawał się nawet całkiem dumny z siebie, dopóki Bóg nie wytknął mu jego grzechu, o czym czytamy w drugiej księdze Samuela od 11 do 12 rozdziału. Przeczytaj, druga Samuela od 11 do 12 rozdziału, te dwa rozdziały. Z kolei w psalmie 51, który zawiera myśli Dawida i jego wyznanie do Boga za ten grzech, Dawid powiedział w wersecie 12, żeby Bóg przywrócił mu radość zbawienia Twego. Przywróć mi radość zbawienia Twego. On nie stracił swojego zbawienia, a jedynie radość z niego. Jego pozycja, patrząc w przyszłość na krzyż, była tak samo bezpieczna jak nasza, gdy patrzymy wstecz na krzyż, ale jego stan, jego radość ze zbawienia była bardzo słaba w wyniku jego niekonfliktowanego grzechu, czyli jego grzechu, którego nie poddawał ocenie, niewyznanego grzechu. I ten grzech po prostu osłabiał go. Niewyznany grzech. Niewyznanego grzechu nie wolno tolerować sobie. Piotr z kolei, apostoł Piotr, przeklinając i przysięgając, zaparł się Pana Jezusa 3 razy, o czym czytamy w Mateusza 26 rozdział, od 69 do 75 wersetu. I stan Piotra, jego szczęście, jego społeczność z Bogiem była w tym czasie bardzo niska. Ale nigdzie nie ma myśli w Słowie Bożym o tym, żeby miał stracić swoje zbawienie. Nigdzie nie ma myśli o tym, że miałby stracić jego zbawienie. Wielu ludzi, którzy mówią, że są chrześcijanami, nie są nimi. Chodzą do kościoła, dobrze pracują, robią 101 innych fajnych rzeczy, które sprawiają, że czują się religijni i bezpieczni. Być może mieli jakieś emocjonalne doświadczenie religijne lub nawet podeszli do przodu, do jakiegoś zaproszenia o to, aby oddać się Jezusowi, aby zostać zbawionym. Zostali może nawet zanurzeni w wodzie, ochrzczeni i nawet głoszone im jest Słowo Boże, ale nigdy osobiście nie przyjęli Chrystusa jako Pana i Zbawiciela od grzechu. Tacy ludzie są wyznawcami. Wyznawcami. Wyznają, ale nie wierzą. Wyznawcami, ale nie wierzą w sercu. Wierzą powierzchownie, po ludzku, ale nie wierzą, tak jak Bóg tego oczekuje.
Wyznają, że znają Boga, lecz uczynkami tym, co czynią, zapierają się Go, będąc obrzydliwymi i nieposłusznymi i niegodnymi żadnego dobrego uczynku. Tak mówi m.in. Paweł w liście do Tytusa, rozdział 1, werset 16. Tacy wyznawcy znają drogę sprawiedliwości, bo mówi o tym 2 Piotra, 2 rozdział, od 20 do 22 wersetu. Znają drogę sprawiedliwości, znają wszystkie właściwe rzeczy, jakie da się powiedzieć na temat Ewangelii. Zakosztowali daru niebiańskiego, zakosztowali dobrego Słowa Bożego i poszli razem z Duchem Świętym, o czym mówi Hebrajczyków, 6 rozdział, od 4 do 9 wersetu. Ale nie chcą iść na całość i zostać zbawieni. Oni są niezbawieni i nie poszli za Jezusem. Oni w ogóle nie uwierzyli Jezusowi Chrystusowi. W Ewangelii Mateusza, 7 rozdział 21 do 23 wersetu, są też opisani martwi wyznawcy, którzy wyznają Pana ustami swymi. Pokazują te fragmenty, że można oszukać ludzi, ale nie można oszukać Boga. Można oszukać nawet samego siebie. Wiele wersetów używanych przez tych, którzy nie wierzą w wieczne bezpieczeństwo i nieutracalność zbawienia, mówi o wyznawcach bez rzeczywistego nawrócenia duszy do Boga lub są to wersety, które pokazują utratę przez chrześcijanina nagrody, jaką otrzyma w tysiącletnim królestwie, jak nastanie nowe przymierze, co opisuje nam pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział. Podczas naszego królowania z Chrystusem, po tym, gdy wróci z nami na ziemię, aby ustanowić nowe przymierze. Jeśli jesteś tylko wyznawcą, jeśli masz po prostu tylko wyznanie, taką powierzchowną wiarę jak Szymon Czarnoksiężnik, masz wiele powodów do zmartwień. Ale już teraz możesz wszystko wyprostować z Bogiem, pokutując, odwracając się od swoich grzechów i wyznając Mu swoje grzechy, a następnie przyjmując Go jako swojego Zbawiciela i Pana. Jego przyjmij jako Zbawiciela od twoich grzechów i jako jedynego prawdziwego Boga. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Jahwe i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, osiągniesz zbawienie. Uwierz w sercu. Nie potrzeba żadnych wyszukanych słów. Wystarczy szczerość serdecznej rozmowy z Bogiem sam na sam w twoim sercu. Jeśli już teraz jesteś zbawiony, to upewnij się, że masz pewność tego zbawienia opartą tylko na pewnym Słowie Bożym. I to możesz mieć pewność, bo tak czytaliśmy dzisiaj z pierwszego listu Jana, 5 rozdział, 13 werset, że Jan napisał, to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. I zadaj sobie w sercu serdeczne pytanie, czy przyjąłeś Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela od grzechów? Czy wierzysz Bogu, wierzył Abraham Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu? Jak ty uwierzysz Bogu w swoim sercu, to również Bóg uzna ci to ku usprawiedliwieniu. Jeśli uwierzyłeś Bogu, jeśli przyjąłeś Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, jeśli tak, to jesteś wiecznie zbawiony, ponieważ Bóg powiedział. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do czytania Biblii, Słowa Bożego. Jeśli nie masz egzemplarza Biblii, możesz do mnie napisać, na przykład wysyłając SMS-a 739089088 i napisz, że chcesz Biblię bezpłatnie otrzymać, to ja w miarę możliwości taką Biblię ci wyślę. Podaj tylko adres, na jaki należy ją wysłać. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.